występujących władz, wszystkich delegatów, którzy przyjechali. Witam przewodniczący radnych naczelnych, co też w niniejszym czynie i z przyjemnością witam wszystkich obecnych. Od śpiewania hymnu. Ukoleją karty, wciąż zmarłych naszych towarzyszy. Pozycję przeniesienia kwestii statutowych i programowych na wrzesień, to ja rozumiem, że w odpowiednich punktach o tym zdecydujemy. I nie ma potrzeby z tego powodu debatować nad zmianą programu. Dobrze. Czy są inne propozycje do porządku obrad? Jeśli nie, towarzysze, to głosujemy porządek obrad. Bardzo proszę. Kto z towarzyszy jest za przyjęciem porządku obrad? Że kongres jest prawomocny. Obrady kongresu są prawomocne. Punkt 10. Propozycje zmian w statucie PPS. I tutaj bardzo proszę towarzyszu Kołomyjec o przedstawienie propozycji. Takie zasady. Przez okres od 40. kongresu do dzisiaj, praktycznie do 1 grudnia, odbyło się formalnie 8 spotkań Komisji Statutowej, przy czym wymiana argumentów, propozycji, sugestii i tak dalej odbywała się prawie non-stop. Wszyscy to, każdy kto miał adres mailowy, otrzymywał jakąś ofertę. Temat, którym się Rada Naczelna, a ja w szczególności, zajmowaliśmy, otóż temat pod tytułem współpraca z Lewicą, bo zdajemy chyba sobie sprawę, że powinniśmy współpracować z Lewicą szeroko rozumianą, dlatego bo głównym naszym i podstawowym wrogiem jest prawica. To jest nasz wróg. Natomiast na Lewicy my musimy szukać wszędzie, gdzie to jest możliwe, współpracy i porozumienia. Nawet z SLD. Jeżeli to jest, powiedzmy, zgodne z naszymi programowymi założeniami. Dziękuję Wam wszystkim za te wspólnie spędzone 3 lata. Dziękuję bardzo. Więc CKW mijającej kadencji zostało wybrane 11 lipca 2009 w składzie, który jest w tym materiale wymieniony. W czasie kadencji nastąpiły bardzo istotne zmiany w składzie CKW, bo chcę zauważyć, że na 9 osób wybranych do składu 5 odeszło i z CKW, i z PPS. Korzystały z tej ustawy i nie odzyskały majątku PPS. CKR PPS występuje do 41. Kongresu PPS o udzielenie absolutorium Centralnego Komitetowi Wykonawczemu PPS z wykonania obowiązków mijających. Tylko jedno posiedzenie merytoryczne. Z różnych przyczyn nie będę wymieniał nazwisk uczestników tego postępowania. Właściwie dla mnie najważniejszą sprawą, to jest powiadomie ludziom i towarzyszy, że te olbrzymie materiały, które są zawarte zarówno w książce PPS, odzowarcze PPS, jak też wszystkie materiały na Radę Naczelną były pióra towarzysza Jerzego Stefańskiego i powinniśmy mu za to serdecznie podziękować. Cały czas broniła spółdzielczości, właśnie zakładała ten, jestem członkiem WSM-u, byłem czy, prawda, i teraz jesteśmy w chwili, po prostu musi to być jeden wielki sektor. Kandydaci do sądu partyjnego. Eugeniusz Błaszczyk, Łódź. Prosimy o... Na przewodniczącego Rady Naczelnej PPS. 5 głosów nieważnych. Towarzysz Gorski Bogusław otrzymał 50 głosów.
Towarzysz Ziemski Andrzej otrzymał 25 głosów. Przechodzi Towarzysz Gorski Bogusław. Towarzyszu Przewodniczący, kongres, nowe otwarcie. Jaka będzie przyszłość? Dla każdej partii kongres jest wydarzeniem politycznym, które wyznacza nowe kierunki partii na przyszłość. Przede wszystkim dla partii najważniejszy jest program. Program, który będzie programem dotyczącym przede wszystkim człowieka, jego problemów, jego spraw codziennych, pracy i jeszcze raz pracy. Musimy w swoim programie zaznaczyć jako partia zdecydowanie lewicowa, zdecydowanie walcząca z prawicą, zdecydowanie stawiająca na ludzi młodych i wtedy partia będzie mogła się rozwijać, jeżeli będziemy mieli młodych ludzi. A patrząc po tej sali w dniu dzisiejszym, tych młodych ludzi jest coraz więcej. Mam nadzieję, że będziemy mogli znaczącą rolę odgrywać na lewej stronie sceny politycznej w Polsce.